kochani, dzień dobry. Witam Was w ostatnim dniu stycznia, a zarazem w drugiej części projektu Denko, bo jak wiecie, na moim kanale pojawiają się Denka dwa razy w miesiącu, czyli w połowie miesiąca, na koniec miesiąca, dlatego że zużywam dość dużo produktów, jak bardzo dużo produktów używam. I no, gdybym miała nagrać jedno denko na koniec miesiąca, słuchajcie, to trwałoby ono co najmniej godzinę. A tego nie ogarnie mój aparat, tego nie ogarnie mój laptop niestety. Dlatego staram się troszeczkę skracać to. Zanim przejdziemy do rzeczy, jeszcze tylko chciałam wspomnieć, wiem, że dla wielu osób jest to oczywiste, ale dla wielu też nie. Słuchajcie, to nie są produkty, które zaczęłam w styczniu i skończyłam w styczniu. Część tych produktów faktycznie w tym miesiącu użyłam i zużyłam, ale z reguły są to produkty, które, czy właściwie no były to produkty, które używałam przez jakiś tam dłuższy czas. Więc przechodzimy. I pierwszy produkt to jest potężna, słuchajcie, butla mojego ukochanego płynu z Eveline Cosmetics, tego różowego, to jest hypoalergiczny, hialuronowy płyn micelarny, twarz, oczy, usta. I teraz tak, cera sucha, wrażliwa i nadwrażliwa. Moja nie jest sucha, nie jest nadwrażliwa i tak dalej, ale mimo tego uwielbiam właśnie ten płyn micelarny. I do tej pory największe opakowanie, jakie miałam, to było 650 ml. Tutaj jest 750, czyli jeszcze więcej. A nie był to jakiś drogi produkt. Do tego, słuchajcie, jak widzicie, to ma tą pompeczkę, gdzie przykładacie płacik na... czy płacik, wacik na... naciskacie i generalnie powinien się moczyć. Natomiast niestety to opakowanie było zepsute, ono się nawet, widzicie, nie chciało zamknąć, więc ja to przelewałam do opakowania po innym płynie micelarnym, chyba jednym z które zużyłam w ostatnim czasie, bodajże z Bielendy. W każdym bądź razie, no nieważne, ale płyn uwielbiam i no teraz mam dwa inne płyny jeszcze na zapasach, które chciałabym zużyć. Jak już będę używać ostatni, no to wtedy na pewno zakupię jakieś inne. Całkiem możliwe, że wrócę z powrotem do tego. Gdybym była w Polsce, to na pewno bym po niego od razu znowu sięgnęła. Ja tą dużą butlę kupiłam w Biedronce, nie wiem ile ona kosztowała, 20 kilka złotych, więc naprawdę nie było to drogie. Co my mamy dalej? Dalej mamy żel pod prysznic z Alverde i to był żel o zapachu mandarynki i wanilii. No i rzeczywiście, słuchajcie, czuć i jedno i drugie, plus do tego Alverde ma swój taki specyficzny zapach, więc ten zapach też czuć. Co tu dużo mówić, słuchajcie, limitowana edycja, myć, myło, pienić się pieniło, nie wysuszyło mi skóry, więc nie mogę narzekać. Co my mamy dalej? Mamy, słuchajcie, po ponad roku, słuchajcie, zużyłam z L'Oreala z serii Elvital Huile Magique Deluxe Softness suchy szampon, tak? To jest rewelacyjny produkt. Natomiast no ja relatywnie rzadko używam suchych szamponów, głównie dlatego, że ja mam po prostu łuszczycę skóry głowy, co nie znaczy, że nie mam takowych produktów w domu, bo zawsze staram się mieć suchy szampon właśnie na awaryjne sytuacje. Natomiast na co dzień ja wolę jednak faktycznie umyć głowę. Ja wiem, że to nie jest zdrowe mycie codziennie głowy, mycie codzienne włosów, natomiast no niestety przy łuszczycy jest to poniekąd nawet wskazane, tak? No ale wracając do produktu, produkt, który przepięknie pachnie, on ma naprawdę taki perfumowany, piękny zapach i to nie zostawia, słuchajcie, żadnych białych osadów, przynajmniej u mnie, a ja jak widzicie mam troszeczkę ciemniejszy odrost niż długości. I nigdy nie miałam problemu, bardzo ładnie te włosy odświeżone były, ale nie były takie, wiecie co, sztywne w dotyku. To jest bardzo ważne. Tu niby jest olejek w środku, ale ten olejek, nie było go czuć po prostu na włosach. To było moje drugie opakowanie z tej serii. Na razie nie kupuję trzeciego, tylko teraz mam coś z Balea, co pewnie też teraz będę zużywać, słuchajcie, przez rok, aczkolwiek myślę, że w okresie letnim częściej będę po tego typu produkty sięgać. Pozostańmy w temacie włosów i tutaj zużyłam, powiedzmy, duet marki Yumi. I tutaj mieliśmy
szampon do włosów gruszkowy, który miałam po raz drugi, a tutaj mieliśmy odżywkę, którą miałam po raz pierwszy. To była odżywka emolientowa z olejkiem ze słodkich migdałów, olejkiem awokado, olejkiem z oliwy plus gruszka. No a tutaj była oliwa z oliwki i aloes, no i też gruszka. Powiem Wam tak, świetne produkty, naprawdę świetne. Jak mówię, szampon miałam po raz drugi, ja je oba kupiłam w TK Maxie za tam, nie wiem, 4-5 euro. Jakiś taki przedział cenowy to był. Odżywka bardzo ładnie wygładzała moje włosy i w sumie w niemalże wszystkich filmikach w ostatnim czasie miałam właśnie na włosach tą odżywkę. Jeżeli chodzi o szampon, słuchajcie, nie wiem co się stało, podejrzewam, że po prostu u mnie w łazience było całkiem możliwe za zimno, dlatego że ja idąc pod prysznic zawsze otwieram okno, słuchajcie, nieważne czy na zewnątrz jest minus 20 czy plus 30, ja zawsze otwieram okno, myję się i po wyjściu jeszcze zostawiam otwarte, żeby się wywietrzyło i dopiero zamykam. No a że mieliśmy minus temperatury i to dość wysokie, to ten szampon zmienił konsystencję z żelowej na taką zabieloną, taką zrobiła się gęściejsza. Krzywdy mi ten produkt nie zrobił, więc użyłam. Mogę Wam oba polecić, bo jak mówię, do szamponu widzicie, wróciłam po raz kolejny, naprawdę fajny produkt. Tutaj mam produkt, o którym wspominałam w projekcie Zero, że go zużyłam, o dziwo, w miarę szybko, a mianowicie Hagi naturalny olejek intymny, len i bawełna. To jest olejek przeznaczony do okolic intymnych, do nawilżania, tak? Natomiast ja wiedziałam, że ja go do końca jego daty użytkowości nie zużyję w ten sposób, do którego jest przeznaczony, więc stwierdziłam, że trzeba po prostu zużyć w inny sposób i używałam pod prysznicem do nawilżania całego ciała. Sprawdził się rewelacyjnie i gdyby nie fakt, że on dość drogi jest, to na pewno od razu bym zakupiła, aczkolwiek jak będę w Polsce następnym razem, jeszcze nie wiadomo kiedy, ale jak będę w Polsce następnym razem, to może jakby był na jakiejś promocji, czy wiecie, bym miała nadmiar kasy, to na pewno go sobie kupię, bo rzeczywiście rewelacyjnie nadawał się do ciała. Słuchajcie, skóra była po nim nawilżona, mięciutka i przepięknie pachniała. Ten zapach nie był intensywny, ale był delikatnie wyczuwalny, także coś fantastycznego. Tyle tylko, że trzeba uważać, bo to jest szklana butelka. Jak jesteście takie ofiary losu jak ja, to no, ostrożnie się obchodźcie z tym. Tutaj kremowy żel do mycia twarzy z Balea z olejkiem migdałowym i witaminą E. Właściwie to ma w sobie takie malutkie perełki, kapsułki takie, które podczas rozprowadzania i mycia twarzy pękają i uwalniają witaminę E. Słuchajcie, ja do tego wracam, odkąd mój kanał chyba istnieje, tak? Ja używam różnych innych produktów, ale jeżeli nie wiem co kupić, to zawsze wracam do tego. Zresztą zawsze staram się też mieć to na zapasie. Aktualnie nie mam, ale tylko dlatego, że staram się zużywać to, co aktualnie mam. Wiecie, że sobie zrobiłam no buy. W każdym bądź razie rewelacyjny produkt, nie wysusza, nadaje się rano do mycia twarzy, nadaje się do mywania demakijażu. Coś fantastycznego. A propos demakijażu, słuchajcie. Mam tu produkt z marki Faceboom Superstar. Dlaczego ja myślałam, że to ze Stars from the Stars jest? Nie wiem. W każdym bądź razie było to masełko do demakijażu, każdy rodzaj cery, odwodniona, szara, pozbawiona blasku. To miało fioletowy kolor, bo ja tam widzicie jeszcze jakieś resztki zostały. Piękny, owocowy zapach. I słuchajcie, nie szczypało mnie w oczy. Fantastycznie domywało mi to masełko makijaż z twarzy. Naprawdę nic nie pozostawało na rzęsach, bo wiecie, że ja zawsze potem jeszcze jadę płynem micelarnym twarz, żeby domyć ewentualne resztki i zaczynam od oczu. Nie było nic na płatku. Ani za pierwszym razem, ani za ostatnim razem. Naprawdę fantastyczny produkt. I jeżeli będę pamiętać i będę w Polsce, to zakupię na pewno po raz kolejny. Zostajemy w temacie masełka, tyle tylko, że tym razem do ciała z The Body Shop zużyłam Body Butter Almond Milk for Dry Sensitive Skin, że niby 96 godzin ma nawilżać, tyle to pewnie nie, ale nawilżać długofalowo nawilża, dlatego że
Ja smaruję się zawsze rano po myciu, po prysznicu produktami do ciała, słuchajcie, i na przykład wieczorem idąc do łóżka, jak jeszcze gdzieś się tu dotknęłam, to czułam, że ta skóra jest nawilżona, jest miękka. W sumie od mycia do mycia była nawilżona, więc nie mogę się poskarżyć. Ja, jak wiecie, uwielbiam migdałowe zapachy, waniliowe, migdałowe. Ten tutaj nie był jakiś natarczywy, nie był mocny, raczej bardziej taki delikatny, widzicie, zużyty. Był fantastyczny i na pewno do niego jeszcze nieraz wrócę. Ja generalnie masła z The Body Shopu uwielbiam od lat i chętnie do nich wracam. I tutaj mam jeszcze jeden produkt do ciała. To był produkt z Balea Fruity Fantasy Body Lotion z ekstraktem z jakiegoś kamienia i o owocowym zapachu. I rzeczywiście, słuchajcie, to bardzo ładnie owocowo pachniało, ten zapach utrzymywał się też na skórze. Nie był jakiś na skórze natarczywy, ale był przez jakiś czas jeszcze wyczuwalny. I także to świetnie nawilżało. Jedyny minus, bieliło strasznie, więc trzeba było uważać, ile tego produktu nakładacie, ostrożnie się z tym obchodzić, bo to bardzo bieliło. Potem jak za dużo się nałożyło, ciężko było to wpracować w skórę, ale generalnie produkt był fajny. Natomiast nie wrócę póki co, bo no mam jeszcze inne produkty do nawilżania ciała i chciałabym najpierw pozużywać to, co mam. Wiecie co, przejdźmy może troszeczkę na szybkiego do takich saszetkowych rzeczy, a mianowicie opakowanie po płatkach kosmetycznych z BB Beauty. To jest to już nowe, to niebieskie. Tym razem one mi się nie sypały, nie kruszyły, więc nie wiem, o co chodzi. Raz było tak, raz było tak. Pozwólcie, że ja sobie tylko szybko tutaj wszystko poogarniam, ale zacznę od tego, że zużyłam próbkę od Terry Mugler Alien Goodies. I to był bardzo słodki zapach, ale na mnie niestety nie utrzymywał się jakoś wyjątkowo, więc podejrzewam, że nie zainwestowałabym pieniędzy w ten produkt. Czekajcie, raz, dwa. Zużyłam dwie steam maski, bo mówiłam Wam ostatnio, że coś się zaczęło dziać i relatywnie często miałam migreny. Nie były to jakieś mega mocne migreny, ale nie były też lekkie. To było takie, wiecie, w każdym bądź razie wtedy właśnie i w nocy przede wszystkim, też to było dziwne. Wtedy zużyłam właśnie dwie maski, steam maski. Tutaj Be My Lady Steam Eye Mask. One są obie bezzapachowe. Ta wygląda, już Wam pokazuję, bo zatrzymałam. Ta wygląda tak, o, zakładacie za uszy. One obie nie grzeją jakoś mega mocno, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta tutaj z Be My Lady zdecydowanie lepiej rozgrzewała tą okolicę oczu i lepiej łagodziła, aniżeli ta tutaj. To była maska z Action, ja wtedy w dwupaku kupowałam, już prawie rok temu. Ta z kolei wygląda tak. Powiem Wam, że obie bardzo przyjemnie się trzymało, nawet ta lepsza, bo ta ma tutaj taką gumkę. Ale no mówię, ta po prostu słabiej się rozgrzewała, też była bezzapachowa. Wiecie, no, jak od czasu do czasu dobrze jest coś takiego mieć w domu i używać. Ja mam jeszcze oczywiście mojego totalnego ulubieńca z Megry, jedną saszetkę. Pewnie za jakiś czas zaopatrzę się w więcej. Dobra, przechodzimy do maseczek. I tak, mamy tutaj maskę marki Stay Well Classic i to była maska Firming. Była super wycięta płachta, bardzo cienka, mocno nasączona i skóra była naprawdę, słuchajcie, po niej tak fajnie nawilżona i napięta, więc to była naprawdę fajna maseczka. Tutaj oczywiście maseczka Quered Friends Mask z tego zestawu 10 maseczek, które dostałam na urodziny od Norinki. W dalszym ciągu używam, jeszcze chyba zostały mi, nie wiem, 3 czy 4 maski. Bardzo fajna, ona jest duża, ona jest nasączona bardzo mocno. No i skóra jest po niej po prostu bardzo fajnie nawilżona. I tutaj, aha, czekajcie, nie, to co, maski tylko dwie zużyłam? No najwidoczniej, pewnie dlatego, że używałam bardzo często, czy starałam się częściej używać tych masek z Mary and May, które mam w tym pojemniku, bo tam było początkowo ponad 30, teraz wiecie, staram się po prostu to zużywać, żeby mi nie leżało. No i tutaj mam jeszcze, słuchajcie, mnóstwo opakowań po płatkach. Przelecimy szybko. Z Alverde Hydro, one są na takiej szmatce, mówiłam Wam, są bardzo fajne, tyle że nie tanie. Beauty Hyaluron, czyli te hyaluronowe, cienkie, żelowe z Balea, które uwielbiam.
Tutaj cucumber, czyli ogórkowe z Action, te też są na szmatce, też je bardzo lubię. Tutaj miałam z Cadea Vera płatki, które też już raz miałam, nazywały się Vitamin Glow z witaminą C i kwasem hialuronowym. Bardzo, bardzo fajne, naprawdę mi się sprawdziło, one były rzeczywiście hydrożelowe, troszeczkę takie grubsze. Podobnie jak te tutaj z Birutin Pure Sparkle, które miały chłodzić i nawilżać. One też są takie hydrożelowe i one są dwukolorowe. Też przyjemne, chociaż nie wiadomo jakiego cudu nie ma. Tutaj miałam te, które kupiłam w drogerii Müller's JM Solution Believe in Nature Cactus Eye Pads. Tak? I to były płatki, które już Wam mówię, z wyciągiem kaktusa do nawilżania suchej i delikatnej skóry okolicy oczu. Ja myślałam, że one będą bardzo mocno nasączone poprzez, nie wiem, poprzez to opakowanie jakieś takie wrażenie sprawiało, ale nie było tak. Nie były złe, ale myślę, że nie były też warte swojej ceny. I na sam koniec, jeżeli chodzi o płatki, zużyłam też z Birutin. Kolejne opakowanie płatków, tutaj tym razem były aloesowe, uspokajające i nawilżające, z kolagenem, z sokiem aloesu i ekstraktem z alg, przeznaczone dla delikatnej skóry. I tutaj było 12 płatków, czyli na 6 użyć. Były fajne, ale te złote są zdecydowanie w moim odczuciu lepsze. Przy czym te mają bardzo krzykliwy, taki neonowy, zielony kolor. Dobra, lecimy dalej. Z Essence użyłam tonik Hello Good Stuff Skin Perfecting Toner z 2% kwasem BHA i papają. Bardzo przyjemny, nie podrażnił mnie, nie robił mi krzywdy. Skóra po nim była rzeczywiście delikatnie rozświetlona. Z AHA, wysłuchajcie, zużyłam tą maseczkę, którą mówiłam Wam, o której wspominałam Wam w jednym z vlogów. To była ta 24-karatowe złoto Mineral Matte Mask. Ja tutaj miałam w pojemności 15 ml, która 15 ml starczyło mi na 2 użycia. Faktycznie złoty kolor, fajnie się w tym wygląda. Ona ma w sobie delikatnie rozświetlające drobinki, przez co po zmyciu jak gdzieś jakby te drobinki zostają i dają efekt optyczny takiego rozświetlenia skóry. Natomiast powiem Wam, że naczytałam się, że ta maska, wiecie, wygładza, robi cuda widy, a naprawdę powiem Wam szczerze, że nie było u mnie jakiegoś takiego wielkiego efektu wow. Co my mamy dalej? Tutaj mamy z Cadea Vera, to była jakaś limitowana edycja, ampułkę z bakuchiolem, olejkiem migdałowym i ekstraktem z jabłka i biogranatu, która miała być antyoksydacyjna i regenerująca. I to była fajna, słuchajcie, ampułka, z tym, że koniecznie na wieczór, dlatego że ona była bardzo oleista, ale skóra była po niej, słuchajcie, mega fantastyczna, po prostu fantastyczna. I pozostając w temacie ampułek, to tutaj jeszcze zużyłam z Isany Retinol Concentrat 3D Lifting Effect. Ma niby napinać, sprawiać, że skóra będzie bardziej elastyczna i zregenerowana. Tutaj w każdej ampułce było 0,3% retinolu. Powiem Wam szczerze, że jeszcze jedna ampułka mi została. Tutaj też jakieś molekuły są tutaj, kwas hialuronowy itd., itd. Czy to coś robiło, jakiegoś efektu nie widziałam, powiem Wam szczerze, ale pewnie też dlatego, że nie używałam tego regularnie, tylko co kilka dni. Natomiast mogę to powiedzieć, że te ampułki nie podrażniły mi skóry, nie zrobiły mi krzywdy, nie wysuszyły jej, więc w sumie czego chcieć więcej. I już zbliżamy się, słuchajcie, do końca. Wybaczcie, muszę popatrzeć, jak się ta marka nazywa. Wilkinson, ok, z Wilkinsona zużyłam kolejną kolejną ostrzałkę do, no ja głównie tutaj między brwiami, bo tutaj mi jeszcze kilka włosków rośnie, używam do usuwania włosków po prostu, używam cały czas, wiecie, o, już następna jest w użytku, ja to kupuję w trójpaku, trójpak kosztuje chyba 5 euro, więc może nie jest najtańszy, ale powiem Wam, że marki własne kosztują też 3-4 euro, a te są zdecydowanie lepsze, przynajmniej w moim odczuciu. Tutaj opakowanie po wkładzie kolejnym z maszynki Gillette Venus Pro Glide, czyli te z masełkiem dookoła, czy z mydełkiem dookoła. Mam jeszcze jedną na zapasie i
Był moment, że mówiłam, że nie będę do tego wracać, ale chyba jednak, słuchajcie, zamówię, bo jednak to jest przydatne. Bardzo szybko, wiecie, można tym usunąć owłosienie na ciele. To idzie naprawdę i koniec. Nie musicie używać żadnych pianek dodatkowo, żadnych żeli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z Harley Bez użyłam, od Domino Katy zużyłam serum do skóry głowy, które miało tą skórę głowy wzmacniać. Czy to coś dało? Nie wiem, ale zużyło się szybko, bo to było 100 ml, więc no nie powiem Wam nic na ten temat, no bo nie używałam tego, wiecie, codziennie czy co drugi dzień, żebym ja była w stanie zauważyć jakiekolwiek efekty. Wybaczcie, wyciągnę jeszcze ostatnie 4 produkty i już Wam pokazuję. Tutaj z Essence zużyłam produkt, który miałam wyczute milion lat i to był Express Dry Spray Oil Free i to jest spray, który używacie po pomalowaniu paznokci lakierem, po prostu mieszacie, spryskujecie z jakiejś okolicy tam odległości i to Wam ma pomagać, żeby lakier szybciej schnął. Kiedyś mi to pomagało, a teraz wiecie, no użyłam, bo malowałam paznokcie, a swoją drogą muszę dzisiaj je pomalować na nowo. Czy do tego wrócę? Słuchajcie, myślę, że tak, bo ja lubię jednak coś takiego mieć. Tutaj z Oriflame, słuchajcie, miałam ten balsam, jak to się nazywa? Tender Care Natural Multipurpose Balsam. Balsam, który istnieje w milionie zapachów, smaków, jak zwał, tak zwał. To jest malutka pojemność, tutaj nie jest, jest 10,5 ml. I większość ludzi używa tego na przykład do ust, tak? Ja natomiast używałam to w różny sposób. Używałam i do ust, używałam, wiecie co, do skórek, bo to jest no wazelina po prostu, tak? I używałam też na przesuszone miejsca, na przykład pięty. Grubą warstwą wsmarowałam w pięty, słuchajcie, naprawdę fajnie mi się to sprawdzało. I dwa ostatnie produkty. Z The Ordinary, słuchajcie, zużyłam AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution, czyli po prostu ten krwisty peeling, tu jeszcze jakaś resztka została, ale już no bez przesady. Uwielbiam, uwielbiam. Natomiast no, na razie mam inne produkty, więc muszę tamte zużyć, ale do tego wrócę i to na pewno jeszcze nie raz. I ostatnim produktem na dzisiaj to jest Alverde Serum z witaminą C, 1% witaminą C i bio aloesem, które ma oczywiście rozświetlać, wyrównywać cerę, jest bezperfumowe. Powiem Wam tak, ja z tej serii miałam to ceramidami, to z ceramidami było bardziej kremowe, to tutaj było żelowe, wodniste, ale powiem Wam, że było naprawdę przyjemne. Bardzo chętnie po nie sięgałam, tyle tylko, że też skończyło się bardzo szybko, to też muszę Wam powiedzieć, ale nie wykluczam, że kiedyś jeszcze wrócę, jak oczywiście uszczuplę moje zapasy i będę miała ochotę wrócić do produktów z witaminą C. Kochani, koszyk jest pusty. Nagadałam się tak, że muszę się coś napić, bo zaschło mi w gardle, wyczerpałam połowę baterii. Dajcie znać, jak Wam Wasze zużycia idą. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.